Tak jak obiecałem, dzisiaj powracamy sobie do tematu Five Nights at Freddy's Help Wanted 2, aby ostatecznie wyjaśnić fabułę tej gry. Przed wami moja ostateczna teoria odnośnie tego, co wydarzyło się w tej grze, czego jesteśmy tutaj świadkami. A na pewno przyda się coś takiego, ponieważ bardzo mocno idzie się pogubić w tym, co tak naprawdę w tej grze ma miejsce. Dzisiaj bez kamerki, ale możecie wpaść na Instagramka, linka macie w opisie. Okej, a więc jeżeli zastanawialiście się, czemu zacząłem od zakończeń akurat, czemu film o zakończeniach Help Wanted 2 pojawił się jako pierwszy, to odpowiedź jest dość prosta. Jak możecie kojarzyć z tamtego filmu, Help Wanted 2 tak jakby tej fabuły nie ma. Prawda jest taka, że to jest gra, która posiada tylko dwie cutscenki, bez jakichkolwiek linii dialogowych i ogólnie to jest to bardziej zbiór minigierek related do ostatnich kilku odsłon FNAF-a. No i upchali tu jeszcze Sister Location, bo nie starczyło na nie miejsca w poprzednim Help Wanted. Więc z tej strony jestem rozczarowany absolutnie, ale ten wątek może poruszymy za moment. Zwróćmy może najpierw uwagę na to, co się tutaj rozchodzi i dlaczego jest to tak miałkie. Przede wszystkim gra po prostu tej fabuły nie ma. Masz na początku jakąś naprawdę bardzo krótką cutscenkę, która mówi ci, że jesteś tutaj, tutaj i tutaj i przechodzisz szkolenie. I potem przez całą grę nie dowiadujesz się zasadniczo zupełnie nic, mimo jakichś pojedynczych skrawków, które i tak do niczego nie prowadzą. Bardziej to, co ta gra ma nam przekazać, możemy ułożyć sobie z jakichś pojedynczych, porozrzucanych rzeczy, ale to nie jest coś, co ma jakiś związek z fabułą FNAF-a, a bardziej coś, co już dobrze wiemy. Ponieważ gra trochę bardziej nadaje kontekstu wydarzeniom z poprzednich gier, co też jest bez sensu, bo po co? Ale najpierw może rzućmy okiem na to, jak fajnie pomyślaną fabułę miał pierwszy Help Wanted, bo to była gra dosyć podobna, że początkowo faktycznie miałeś to wrażenie, że tutaj nie ma tej fabuły, że to są po prostu poprzednie FNAF-y skondensowane w jedną grę na VR, aczkolwiek później pojawił się Glitch Trap, pojawiły się kasety, pojawiło się jakieś lore i ta gra faktycznie wprowadzała całkiem sporo i była całkiem nie najgorszą podbudówką pod Security Breach. Zasiadając do Help Wanted 2 miałem dokładnie tak same chęci, żeby poznać jakieś lore, że być może Help Wanted 2 podbuduje nam cokolwiek, dosłownie cokolwiek pod kolejne części FNAF-a. W szczególności chciałem tutaj zobaczyć coś z Mimikiem. Ostatecznie ta gra nie podbudowuje nic, żadnego glitch trapa tutaj nie ma. Są gdzieniegdzie jakieś kerst, poszlaki, ale to jest takie minimum, że łatwo o tym zapomnieć. W każdym razie w pierwszym Help Wanted wcielaliśmy się w beta testera gry opartej na historii Freddy's i z czasem poznawaliśmy chociażby historię pacjentki, jaką była Vanessa, która cierpiała na rozdwojenie jaźni. Dowiadywaliśmy się wielu ciekawych faktów na jej temat, m.in. na temat roboty jako beta testerka, na temat odkrycia glitch trapa w samej grze. Glitch trapa, który później przejął nad nią kontrolę, zamienił ją w Vanny, a później przejął kontrolę nad całym pizzaplexem, ale to widzieliśmy w Security Breach. W każdym razie, pierwszy Help Wanted przedstawił nam glitch trapa i początkowo ja jestem pewien, że Silwool zmieniło sobie plan na tą postać na przestrzeni lat. Początkowo to zdecydowanie miał być William Afton, aczkolwiek kiedy zauważyli, że w sumie nikt nie jest zadowolony z jego setnego powrotu, postanowili zmienić go na Mimika i zresztą zrobili bardzo dobrze. Co ostatecznie glitch trapem był tutaj Mimik, który tutaj był czymś raczej w rodzaju AI zawartego w grze, który bardzo mocno starał się przypominać Williama Aftona. Później wydarzenia z pierwszego Help Wanted prowadziły do tego, co działo się w Security Breach, gdzie teoretycznie Mimik był obecny, ale jestem pewien, że podczas tworzenia tej gry nawet o jego obecności tam nie myśleli. Wówczas dalej pod uwagę brany był tylko i wyłącznie William Afton, co zresztą zmieniło się we FNAF-ie Ruin i okazało się, że Afton dalej jest martwy, a tym kimś złym, kto siedział w podziemiach, był Mimik przez cały czas. On był Glitch Trapem, on był Burn Trapem, co może nie trzymać się kupy, jednakże no w tamtym zakończeniu, które no do końca nie wiadomo czy jest kanoniczne, na pewno nim był. I w sumie to historia kończy się w ten sposób, jak zakończyło się Ruin, że po prostu dojechał Cassie, no. W międzyczasie Vanessa, już jako Vanny pod kontrolą Mimika, czy ta glitch trapa, rozniosła jego AI po całym mega pizzapleksie, przez co wszystko zaczęło szwankować, animatrony zaczęły zachowywać się inaczej i po prostu doszło do Security Breach'a, tak? I po tym wszystkim, po tym naprawdę interesującym zakończeniu FNAF Ruin, wychodzi Help Wanted 2 i ma się nijak do niczego. Nawet nie idzie tego nigdzie wepchnąć pomiędzy to wszystko i nie ma jakiejś jasnej fabuły, więc XD. So, tak jak w pierwszym Help Wanted graliśmy Vanessą, która właśnie poznawała glitch trapa, tak w drugim Help Wanted są dwie opcje. Albo tego protagonisty nie ma, bo po prostu nie ma to w swojej fabuły, albo przez cały czas gramy Staff Botem, którego widzimy pod koniec tego głównego zakończenia, który został ostatnim pracownikiem w placówce po tym, jak ta zamieniła się w ruinę.
Sam zresztą został gdzieś tam na dole jeszcze w restauracji z FFPS-a, której no jakimś cudem nigdy jeszcze nie wyburzył. I w sumie to wydaje mi się być najbardziej prawdopodobne, aczkolwiek w internecie nie brakuje głosów, że gramy tutaj tak naprawdę ojcem Cassie. I przyjrzyjmy się, dlaczego ludzie tak uważają. I uwaga, bo to jest dosyć absurdalne i trochę się pośmiejemy, okej? Głównym argumentem, dla którego gramy ojcem Cassie w Hellpointed 2, jest fakt, że na przestrzeni gry otrzymujemy fazę ręcza, dzięki któremu przechodzimy na backroomsy i mamy dostęp do Princess Questa 4 oraz odnajdujemy ten plakat na ścianie, który mówi nam o zdjęciu maski. I generalnie argument w tym wszystkim jest taki, że kiedy w Ruin odnajdujemy fazę ręcza jako Cassie, to Cassie mówi, że mój tata też taki miał. To tak jakby kinda nie jednemu psu Azorek, prawda? I tutaj ludzie znaleźli jednoznaczne połączenie, że gramy ojcem Cassie, bo protagonista, o ile takowy istnieje w Hellpointed 2, również posiada fazę ręcza. No, ja tego nie kupuję bez kitu, nie? No, w każdym razie, z Ruin dowiadujemy się, że ojcem Cassie był jeden z pracowników Fazbear Entertainment, który pracował w Pizzaplexie. Soul musiał mieć faz wręcza, tak? Aczkolwiek jeżeli on był tylko pracownikiem i miał faz wręcza, to znaczy, że każdy pracownik musiał go mieć. Istnieje również drugi, już trochę sensowniejszy argument, który przemawia za tą teorią. Mianowicie, kiedy w drugim zakończeniu gramy w Princess Quest i tuż przed końcem przejdziemy do sekretnego pomieszczenia znajdującego się pod ziemią, odnajdziemy skrzynię, w której znajduje się maska Bonniego. Zresztą całkiem fajna. Kiedy już ją weźmiemy, to nad nią pojawi się napis "This looks familiar". To wygląda znajomo. A z Ruin dowiadujemy się, że Bonnie był ulubionym animatronem ojca Cassie. Tutaj są w sumie dwa połączenia, z czego to pierwsze jest naciągane tak bardzo jak fabuła FNAF-a na czas drugiej części. Aczkolwiek w to drugie nawet mógłbym jeszcze uwierzyć, ponieważ no... dlaczego Bonnie miałby wyglądać znajomo, jeżeli nie gralibyśmy ojcem Cassie? Ludzie zwracają też uwagę na fakt, że Cassie o swoim ojcu wypowiada się w czasie przeszłym. Mój tata lubił Bonniego, Bonnie był ulubionym animatronem mojego ojca. Trochę brzmi to jakby z tatą Cassie coś się stało. Brzmi to jakby zginął bądź zaginął. Stąd pojawia się teoria, że Cassie była pod opieką ojca, który zmarł bądź zaginął najpewniej gdzieś w Pizzaplexie, po czym poznała Gregorego, który był w bardzo podobnej sytuacji. I to głównie stąd się znają i co do tego otrzymujemy całkiem sporego hinta w Ruin, kiedy widzimy te hologramy, tak, w świecie AR. Jednakże teoria, według której gramy ojcem Cassie, mocno kłóci mi się z jednym zakończeniem. Dokładnie z tym, w którym zostajemy zaatakowani przez staw boty, a później nagle okazuje się, że byliśmy jednym z tych staw botów, a dokładniej tym, który dał maskę Cassie na początku Ruin. I to się kłóci na każdym kroku absolutnie i trochę nie wiem, co mam z tym zrobić. Jakbyśmy się postarali, chociaż to byłoby trochę głupie, ale możemy postarać się w taki sposób, iż nasza interpretacja będzie taka, że graliśmy przez cały czas ojcem Cassie, który w tym endingu został zaatakowany przez te staw boty spod ziemi i być może to właśnie stało się z nim w rzeczywistości, został zaatakowany, zmarł lub został upchany do innego staw bota i teraz jest właśnie nim. I sam jako ostatni human employee, ostatni ludzki pracownik pozostał w placówce, dalej wykonuje swoją robotę, aczkolwiek właśnie w roli staw bota, nie wiem, poprzez remnant czy coś, został tam zaklęty, nie wiem, ciężko to wyjaśnić. Być może właśnie w ten sposób zobaczyliśmy, co tak naprawdę się z nim stało, a jego późniejszym już ostatecznym losem w momencie, kiedy się zepsuł, było przekazanie przez niego maski Cassie. I wówczas wszystko dobiegło dla niego końca. Wówczas rozpoczęło się zresztą Ruin, w związku z czym myślę, że Hellpointed 2, jeżeli chodzi już o ułożenie tego na timeline'ie ewentualnie, to myślę, że miałby miejsce pomiędzy Security Breach a Ruin. Innej opcji póki co nie widzę. Ale okej, to jeszcze w sumie nic. Tutaj pomoże nam jeszcze Candy Cadet, który znajduje się w tej grze, ponieważ w momencie, kiedy zdejmujemy maskę i znajdujemy się w tym prawdziwym miejscu, to Candy Cadet też się tam znajduje i ma nam kilka ciekawych rzeczy do powiedzenia, zresztą jak zawsze, kiedy pojawiał się w tej serii. Now I will tell you a story about a family that missed the most important opportunity in their lives. It was a limited time offer that included a family-style pizza with all their favorite toppings. It also came with a side of fries, mozzarella sticks, extra large soft drinks and a toy surprise. It was only $49.99 while supplies lasted.
They did not purchase the food and they all died. Pierwsza z nich dotyczy pewnej rodziny, która no po prostu zmarła. I najpewniej jest to analogia do historii rodziny Aftonów, do której zresztą nawiązania pojawiają się w Security Breachu, między innymi w tym pomieszczeniu. I myślę, że to raczej o to może mu tutaj chodzić, bo w sumie żadnej innej tego typu rodziny we FNAF-ie no nie znamy. To jest najbardziej tragiczna rodzina, ponieważ no spotkał ich najgorszy los. Now let me tell you a story about a young woman who, when she was little, was led into a dark forest by a witch, and almost eaten. She had fallen for the friendly voice without discernment, and was led astray. She had escaped before being thrown into the oven, but would have a scar for the rest of her life. When she had grown, she sought revenge on the witch, and entered the forest again willingly. This time with the confidence of age and experience. She was greeted at the mouth of the forest by a young boy who offered to help guide her through the darkness. She welcomed the help, and followed the young boy over the river, through the jagged trees, and toward a small house. Come, the boy said, rest here before killing the witch. The young woman was tired, and would kill the witch in the morning. She followed the boy into the house. The oven door closed. The witch would finally have her meal. Druga historia ma naprawdę bardzo oczywistą analogię i chyba wiecie, kogo dotyczy. Tak jest to historia opowiadająca o Cassie, która została zwabiona do Pizzaplexu przez, w cudzysłowie, Gregorego, któremu groziło coś złego, aczkolwiek Gregorem ostatecznie okazał się być mimik, który jest tutaj wiedźmą, nie witch. Z drugiej strony ewentualnie niektórzy twierdzą, że może to się odnosić do Vanessy, która najpierw była pod kontrolą mimika i poszła jakby do domku wiedźmy. Czytaj, była pod kontrolą mimika właśnie. Aczkolwiek później udało się jej uciec, a jak już była starsza, to wróciła na miejsce, no cóż, razem z Gregorem, żeby założyć MXS, który będzie go tam trzymał w środku i go więcej nie wypuści. Są to dwie dość prawdopodobne opcje, ale ja raczej skłaniałbym się ku tej pierwszej. No i więc tak, moi drodzy, to jest całe lore, jakie nowy FNAF ma nam do zaoferowania. Ten film trwa kuźwa 9 minut i właśnie zakończyliśmy całą fabułę tego FNAFa. I szczerze, jako gdzieś tam może fan lore'u FNAFa, to jestem mocno rozczarowany tym, co zobaczyłem w tej grze. Kurde, no to było słabe, nie? Jakby spoko, FNAF z okej gameplayem, ale prawda jest taka, nie oszukujmy się, że każdy do FNAFa przychodzi, żeby poznać fabułę. Gameplay może być słaby. Było od groma FNAF-ów, które miały słaby i powtarzalny gameplay, zasadniczo większość. Ale każdy zostawał w tych grach dla fabuły. Czemu Hellpointed 2 nie ma fabuły? Gameplay ma... overall ok. I nic ponadto, moim zdaniem. I w tym momencie chyba o fabule myślę, że możemy przestać się rozwodzić. Generalnie moja opinia jest taka, że Hellpointed 2 to jest po prostu rzecz, która nadaje szerszego kontekstu wydarzeniom z poprzednich FNAF-ów, od pierwszego Hellpointed do Ruin. Kontekstu, który jest tutaj bardzo zbędny i symbolicznie, chociażby nawet w tym drugim endingu, pokazuje, że Steelwool może chce pójść dalej, w momencie kiedy Vanny zgniata Glitchtrapa i odchodzi. Z jednej strony może to pokazywać, że Vanessa już nie jest pod jego wpływem, co zresztą bardzo dobrze już wiedzieliśmy, a z drugiej strony może oznaczać, że Steelwool już zostawia ten koncept, idzie dalej i chce nam pokazać coś nowego. Nie wiem, po co to mówić i po co robić taką grę. Nie jestem fanem nowego FNAF-a, nie jestem tym zachwycony absolutnie. Dajcie coś w komentarzach, co wy o tym sądzicie. To jest cała ta bardzo mierna i miałka fabuła, jaką ta gra posiada. Jestem kinda disappointed, ale dajcie znać, co wy o tym sądzicie. Słyszymy się już w kolejnych filmach. Moi drodzy, tym samym końca życzę wam wesołych, spokojnych, zdrowych świąt. Wszystkiego najlepszego dla was i dla waszych rodzinek z tej okazji. Spędźcie jak najlepiej. Z mojej strony przepraszam, bo mam wrażenie, że moje ostatnie filmy no nie były najlepsze. Miałem, że tak to ujmę, trochę gorszy okres przez ostatnie 2 miesiące, ale zdaje się, że już jest lepiej. Mam całkiem ambitne plany na nadchodzące filmy. Myślę, że w tym roku możemy już z tym pomysłem zacząć, przejść do jego realizacji. Trzymajcie się, wesołych jeszcze raz.